Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Krótko te półtora minuty, więc skupię się bardziej na pytaniach niż na polemice z panem ministrem, co zawsze wychodziło nam dobrze na komisjach rolnictwa. Po pierwsze, wasze hasło przewodnie, wyrównanie kwoty bezpośredniej, nie ma. Co, panie pośle, przepraszam bardzo, jakieś dziwne dźwięki pan wydaje. Co z cenami za produkty rolne, za świnie, no bo tutaj też kiepsko. A takżeście krzyczeli, że za rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego ceny spadały na łeb, na szyję. No więc w tej chwili to dopiero jest dramat dla rolników. Co z kolejnym obietnicą, że skończycie z GMO w Polsce? Nie kto inny, jak pan minister przekłada memorandum przedłużającym na 4 lata dalej używanie soi genetycznie modyfikowanej. Kolejna klapa. Ale już teraz do spraw też bardzo ważnych, już nie obietnica, trochę o ustawie, którą tak się pan minister chwali, o wstrzymaniu sprzedaży gruntów rolnych. No chcę panu powiedzieć, panie ministrze, że zgłaszają się już po raz kolejny rolnicy, którzy mówią, że nie mogą kupić od sąsiada ziemi, bo sąsiad nie chce sprzedać im ziemi, bo ziemia jest po prostu tania. I w tej chwili mówi tak, że lepiej niech leży, niż ma sprzedać. Ale jeszcze jedną ważną rzecz i o to poproszę na piśmie odpowiedź. Ile pieniędzy będzie wydatkowane na wasz program w poszczególnych latach, na program, który pan minister przedstawił? Bardzo bym prosił o skrupulatne przedstawienie harmonogramu wydatków na program przez państwa przygotowany w latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Ja wiem, pan nie dziękuję. Bardzo pan nie ma zwyczaju.